Hej, witajcie, jestem Michał Wolfram, a dzisiejszy film jest, jak zwykle, dosyć nietypowy i został jakby zainicjalizowany tym, że Tomek z Irlandii z kanału piracz.com.pl poprosił mnie, abym wytłumaczył, w jaki sposób napisać bota, który steruje przekaźnikiem podłączonym do ESP8266. ESP8266 to jest taki mikrokontroler, który służy do różnych takich programowalnych zajęć. Ma wbudowane Wi-Fi, ma ileś wyjść pinów analogowych, cyfrowych, akurat analogowy jeden jest, cyfrowych jest trochę. Ma 3 V, ma zasilanie z USB, możemy go zasilać z jakiegoś tam akumulatorka, tudzież zasilacza, bądź z USB. No i dzisiaj pokażę, w jaki sposób sterować przekaźnikiem podłączonym do tego urządzenia. Walnę Wam za chwileczkę screenshot, jak wygląda połączenie fizyczne tego wszystkiego. Połączenie jest trywialne, 3 V podłączamy pod VCC na przekaźniku, ziemię pod ziemię, a cyfrowy 0, czyli D0 podłączamy pod IN, tak, input. Dokładnie. Więc tak, przede mną tutaj jest czysta maszyna wirtualna z Windowsem 11. Tutaj został tylko zainstalowany Telegram. Mamy ustawione połączenie do tego ESP8266. Nie mamy tutaj pakietu Arduino, nie mamy tutaj sterowników, nie mamy tutaj de facto nic. Dlatego, żebyście mogli podążać za tym poradnikiem, mając czysty komputer i jakby bez wcześniejszej konfiguracji. Więc tak, dobra, wchodzimy sobie Arduino, wpisujemy sobie w wyszukiwarce, mamy stronę arduino.cc, Arduino Home i stąd zaciągamy software i zaciągamy najnowsze Arduino IDE 2.1.1, wybieramy instalator MSI, dajemy tylko pobierz, jeżeli będziemy zachwyceni tym, no to możemy im tam coś skontrybutować, natomiast nikt nas do niczego nie zmusza. Instalujemy. Wykonujemy podstawową instalację do domyślnych katalogów. Tutaj nie ma, powiedzmy, niespodzianek. Nie będę na tym filmie opisywał, jak zainstalować Telegrama na Windowsie 11, bo tutaj jakby o to totalnie nie chodzi. To jest zupełnie inna sprawa. Telegrama instaluje się po prostu z ich serwisu i żeby go używać na komputerze z Windowsem 11, trzeba najpierw mieć zainstalowany Telegram na telefonie, następnie potem wchodzimy w ustawienia urządzenia, czy tam devices i skanujemy QR kod wyświetlony w aplikacji na Windowsie. Ten QR kod skanujemy telefonem. Ok, to jest Arduino. Teraz musimy mieć driver do samej tej płytki ESP8266, ponieważ o ile ona jest kompatybilna z Arduinem, to wymaga innego sterownika do uzyskania jakby z nią połączenia. Więc musimy sobie wpisać, ja konkretnie używam płytki NodeMCU ESP8266, driver, jak sobie wpiszemy, to powinno wyskoczyć tutaj takie readme, CTOS, bodajże, CTOS r.readme.io i tutaj jest pokazane, jak wygląda płytka, którą programujemy. Jeżeli ona ma tutaj taki poprzeczny chip, no to jest NodeMCU 0.9. Jeżeli ma taki malutki skondensowany chip, to jest NodeMCU 1.0. I to jest dosyć ważne, ponieważ one się legitymują różnymi sterownikami. To, jakiego sterownika potrzebujemy, wyświetla się też w Device Managerze. Jeżeli sobie wejdziemy w porty, tutaj COM i LPT, to jeżeli tutaj jest CH340, to potrzebujemy mieć sterownik do NodeMCU 0.9. Nie pokazuję na tym filmie, jak instalować to do ESP32, ponieważ jakby tutaj jest no, inna zasada, powiedzmy. Więc example of NodeMCU version 0.9, to jest NodeMCU 1.0, a tutaj jest 0.9 i tutaj wchodzimy w 0.9 i dajemy sobie wyświetl surowy i zaciąga się nam zip.
W tym zipie jest jeden plik, dajemy go sobie tam powiedzmy na przykład na desktop i instalujemy ten driver. I wyskakuje nam takie okienko. Dajemy instaluj. Driver zainstalowany pomyślnie. No i super. I teraz mamy zainstalowanego właśnie drivera do tego ESP naszego. I teraz możemy uruchomić Arduino IDE. Natomiast w samym programie Arduino IDE również potrzebujemy mieć zaciągnięte wsparcie dla tej płytki. Dlatego uruchomię sobie ten program, on zaraz się uruchomi i pokażę Wam, gdzie i co trzeba zrobić, żeby to zadziałało. Żebyśmy byli w stanie programować tą konkretną płytkę. Bo z tym bywają nieraz nieścisłości i jeżeli tego nie będzie dokładnie na filmie pokazanego, to niektórzy mogą się pogubić, bo tutaj naprawdę pogubić się da. Ok, zezwalamy na połączenia. I teraz, co jest ważne, to jest to, że wchodzimy w plik, preferencje i tutaj jest zatwierdzenie. Tak, Adafruit, to są sterowniki do Arduino. Instalujemy te sterowniki, tak, to jest wszystko ważne, tutaj klikamy install, install, install. I bardzo ważne jest to, że tutaj w tych preferencjach, ustawieniach, tutaj są dodatkowe adresy URL menedżerów danych tych płytek. Tu musimy sobie nacisnąć na ten guzik i teraz musimy sobie znaleźć coś takiego jak ESP 8266 Arduino Board Manager. I wchodzimy sobie na ten serwis. I tutaj jest taki konkretny URL. Kopiujemy sobie ten URL od H do JSONa. Bardzo ważne, żeby tutaj nie było żadnych spacji ani przed nim, ani po nim. Kopiujemy sobie Ctrl C i wklejamy tutaj Ctrl V. OK i OK. I teraz on sobie wsparcie dla tych płytek doinstaluje do programu, a my idziemy tutaj, do tego elementu Boards Manager. I tutaj wpisujemy sobie ESP. I tutaj mamy ESP 8266. Dajemy instaluj. I on nam to procesuje i będzie teraz instalował całe wsparcie dla tego ESP 8266. Czyli tego mikrokontrolera, który jest na naszej tej płytce NodeMCU. OK, zainstalowało się to. I teraz potrzebujemy zainstalować bibliotekę do Telegrama, abyśmy mogli z serwisem Telegram prowadzić komunikację. Więc wchodzimy sobie tutaj, to jest Manager Bibliotek i wpisujemy Telegram. I tutaj jest biblioteka, która się nazywa Async Telegram 2. Tolentino Cota Esta. OK. W takiej wersji, jak jest tutaj, w zupełności wystarcza, nic nie musimy wybierać innego. I tu jest bardzo ważna rzecz, czy zainstalować zależności tej biblioteki. Zależności to są dodatkowe biblioteki, które są wymagane przez tą bibliotekę, żeby pewne działania wykonać. I dajemy tutaj zainstaluj wszystko. Dzięki temu zainstaluje się wszystko, co potrzebujemy, aby używać tej biblioteki. No i w tej chwili się to już pobiera i zainstalowała się nam ta biblioteka. Teraz, w jaki sposób skonfigurować to ESP wewnątrz Arduino? Dajemy narzędzia, dajemy płytka, dajemy ESP 8266 i szukamy tutaj NodeMCU 09, ponieważ nasze to jest to 09, bo ma ten taki poprzeczny chip. Wybieramy to. Bardzo ważna teraz druga jest rzecz, wybieramy port. U mnie to jest COM3, ale port wybieramy na podstawie tego, pod którym portem nam się to ESP przedstawia w menedżerze urządzeń. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj porty, to interesuje nas to urządzenie CH340 USB serial.
No i jak jest to napisane COM3, no to ten port COM3 wybieramy. Jeżeli jest napisany inny port, wybieramy inny port. Więc port COM3. I teraz nie musimy praktycznie kodu programistycznego pisać. Wystarczy, że wejdziemy w przykłady i tutaj na samym dole jest async telegram 2. I interesuje nas to, co się nazywa lightbot. On tutaj służy do sterowania lampką LED, ale zamiast lampki możemy wybrać dowolne wyjście, jakim jesteśmy w stanie sterować za pomocą tego ESP. Więc wybieramy tego lightbota. Bardzo ważne, by zamknąć to okienko, które mamy w tle, bo inaczej będzie połączenie do ESP okupywane po prostu. I teraz musimy wprowadzić kilka zmian. Nazwijmy sobie to na przykład BoilerBot, bo będzie sterował naszym boilerem. I teraz wybieramy sobie, jeżeli jest otrzymana wiadomość taka, taka, załącz LEDa, który jest na płytce. No to zmieniamy sobie tutaj, powiedzmy, boiler on, a tutaj załączamy pin cyfrowy 0. A tutaj boiler off wyłączamy pin D0. OK. I co jest tutaj potem istotne? Istotne jest to, dane dostępowe do sieci bezprzewodowej i token Telegramu uzupełnimy później. Interesuje nas tutaj logika. On tutaj się łączy do serwerów czasu, więc musimy zapewnić, żeby w naszej sieci bezprzewodowej to urządzenie miało dostęp do tych serwerów. Jeżeli na firewallu blokujemy, no to musimy to dodać wyjątki bądź wpisać nasz własny serwer NTP. I tak, i jest powiedziane tak, że jeżeli otrzyma wiadomość, to jest jakby taki callback zrobiony, czyli że on nasłuchuje na get new message, przypisuje temu tekstowi wiadomości zmienną i porównuje, jeżeli ta zmienna równa się light on, light off, no to wtedy podejmuje odpowiednie rzeczy, w przeciwnym razie wypisuje tekst powitania. No i dobrze, musimy podmienić te teksty. Nie chcemy sterować światłem, chcemy sterować boilerem. Boiler on. Powiedzmy, boiler jest załączony. Można nam opisać po włosku, jak chcemy. Boiler jest wyłączony. OK, te teksty sobie możemy oczywiście dostosować tak, jak potrzebujemy. Ja pokazuję minimalny przykład, który po prostu działa. I interesuje nas tak. W tym miejscu mamy podane wyjście, które się nazywa LED. Ale nas interesuje sterowanie nie LEDem, tylko D0, cyfrowym pinem 0. I tutaj to jest tak samo. D0. OK, no i tutaj możemy sobie pisać na przykład dzień dobry. Użyj polecenia boiler on lub boiler off. I tutaj tak samo wpisujemy, że sterujemy tym pinem D0. Oczywiście to są komentarze, one są tam nieistotne, ale lepiej mieć kod dobrze udokumentowany niż źle udokumentowany w momencie wystarczająco. I interesuje nas jeszcze jedna rzecz. Tutaj na początku był ten LED inicjalizowany i musimy też tutaj w linii 61 podmienić LED na D0. D0. D0 pin. D0 pin. OK. Kolejna ważna rzecz to jest podmiana prędkości połączenia.
ponieważ w naszym ESP nie mamy możliwości wybrania 11.5200 przepustowości. Najbliższa, jaką mamy, to jest 9600. Więc tą przepustowość sobie tutaj wpiszemy, 9600. To jest po to, żebyśmy mogli podglądać to, co się na nim dzieje. Jakby tutaj jest taki podgląd jakby tego wyjścia, co on po prostu nam wypluwa za informacje jakieś tam diagnostyczne. Te informacje diagnostyczne są tutaj wypisywane przez te polecenia serial print LN. To jest serial jakby na wyjście seryjne, drukowanie linii. Tak, w zasadzie te rzeczy są porobione. Interesuje nas, zanim wpiszę dane do sieci bezprzewodowej, to uzyskam token. To jest to, czym się w tym telegramie posługujemy, aby poświadczyć naszą tożsamość. Żeby uzyskać token, muszę w telegramie skontaktować się z użytkownikiem, który się nazywa Botfather. To jest wbudowany użytkownik z ramienia telegrama, który umożliwia wytwarzanie tych botów i zarządzanie nimi. Botfather. Interesuje nas ten, który ma tutaj taką nazwę użytkownika, właśnie jak wpisaliśmy tutaj u góry. Inne to mogą być po prostu podróby. I dajemy tutaj start. I on wypluwa nam tutaj dosyć dużą listę różnych poleceń, które możemy zrobić. On tam mówi, że może nam pomóc właśnie tworzyć i zarządzać te boty telegramowe. Najprostsza komenda to jest new bot i ona od razu tworzy nam nowego bota. New bot. Ciach. Ok, nowy bot. Jak go nazwiemy? Wybierz nazwę swojego bota. No to napiszemy na przykład boiler switcher. Ok, teraz wybierzmy nazwę użytkownika dla tego bota. Musi kończyć się na bot. I to bot może być albo dużymi, albo małymi literami. No to zrobimy tak. Boiler, switcher, bot. I on mówi, że ok, że konfiguracja jest gotowa. I jeżeli chcemy uzyskać dostęp przez HTTP API, no to potrzebujemy użyć tego tokenu. No to właśnie klikamy go, on się nam kopiuje do sowka. I w programie Arduino wklejamy go dokładnie tutaj. Tak, teraz off-camera uzupełnię dane SSID i hasła do mojej sieci bezprzewodowej. Z tego co widzę, to ta konfiguracja jest poprawna i za chwilę się widzimy. Ok, podstawiłem za nazwę i hasło mojej sieci bezprzewodowej właściwe dane. I teraz co nas interesuje, to wciśnięcie tego guzika upload. W tej chwili nasz program się kompiluje do pliku binarnego, który następnie zostanie załadowany do naszego ESP. Rozpoczyna się kompilacja, ona trochę może potrwać. Teraz plik ładuje się wprost do ESP. Mamy widoczny dokładnie procent, co się z tym plikiem dzieje. Za chwilę klikniemy sobie na ten guzik. On uruchomi nam monitor wyjścia seryjnego ESP, dzięki czemu zobaczymy, czy to, co wgraliśmy, zachowuje się poprawnie. Ale to za chwilę. Musimy poczekać, aż się to wszystko tam wgra. Powiem Wam, kiedy można klikać. No, teraz się resetuje. No i możemy sobie podglądać kod. Testowanie połączenia Telegram. Wygląda na to, że w tej chwili jest w porządku. O, popatrzcie. Wczytał się nasz bot. Dzięki czemu on teraz już nasłuchuje na nasze komendy. Teraz musimy kliknąć sobie na nazwę tego naszego bota. Możemy sobie ją uzyskać albo posługując się po prostu tym handlem, który tutaj się wyświetla, albo możemy poprosić Botfadera, żeby wyświetlił moje boty. To jest ta komenda. I mówi na przykład, proszę wybrać bota z listy poniżej. No to tego bota właśnie chciałbym. I klikam sobie na jego ten handle. Start. I zobaczcie, on już w tej chwili nam odpowiada. Dzień dobry, Null. Użyj polecenia boiler on lub boiler off. No i teraz klikam sobie boiler on i za chwilę usłyszycie przekaźnik. I przychodzi wiadomość, boiler jest załączony. A teraz jak kliknę sobie boiler off, to się powinien znowu przekaźnik dać słyszeć i będzie wyłączony. I jest wyłączony. No brawo. Więc w ten sposób, w najprostszy sposób można wykonać integrację Telegrama z
ESP8266 to jest najprostsze sterowanie, powiedzmy bez za bardzo jakichś chmur, jakichś zewnętrznych tam usług. I dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam ten film podobał i do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.